Materiały, które dowodowe nie tylko zostały pozostawione przez rząd Donalda Tuska w dyspozycji Federacji Rosyjskiej, ale były także ukrywane, niszczone i fałszowane. Strona rosyjska jasno stwierdzała, że Polska nie otrzyma materiałów dowodowych i warunkuje po dzień dzisiejszy otrzymanie tych materiałów zgodą Rzeczpospolitej Polskiej na przyjęcie raportu pani Anodiny. Dopóki strona polska nie przyjmie raportu pani Anodiny, dopóty nie otrzyma materiałów dowodowych, które zostały przejęte przez stronę rosyjską za zgodą rządu pana Donalda Tuska. Przedstawiciele Polski nigdy nie słyszeli ani nie widzieli całości oryginałów zapisów rejestratorów lotu. Nie badali zniszczeń wybuchowych w Centropłacie i innych części samolotu. Nie widzieli zapasowego silnika elektrycznego ani nie dokonali laboratoryjnej analizy silników. Nie otrzymali też większości dokumentów lotniska Smoleńsk-Siewierny oraz rosyjskiego systemu kontroli lotów. Tak wyglądała sytuacja, w której się znalazła nasza podkomisja, gdy rozpoczęła pracę. Na podstawie posiadanych pełnomocnictw od prezydenta Federacji Rosyjskiej premier Władimir Putin przekazał związanej ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej pani Anodinie przeprowadzenie badania technicznego katastrofy. Kierowana przez nią instytucja, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, blokowała dostęp w stronie polskiej do szeregu dokumentów głównych, podstawowych, w tym do instrukcji wykonywania lotów w rejonie lotniska Smoleńsk-Siewierny. Zaś przedstawiony w styczniu 2011 roku raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Federacji Rosyjskiej zawierał poświadczenie nieprawdy w oficjalnym dokumencie poprzez prezentację nieaktualnej karty podejścia lotniska Smoleńsk-Siewierny. Jednocześnie działanie Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej skutkowało ograniczeniem stronie polskiej dostępu do materiału dowodowego w postaci rejestratorów pokładowych, jak też szczątków wraku. Począwszy od roku 2019, żaden z przesłanych przez prokuraturę krajową w Warszawie wniosków o pomoc prawną nie został zrealizowany przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Efektem wszechstronnych działań strony rosyjskiej, prowadzonych niewątpliwie z udziałem najwyższych czynników decyzyjnych, w tym przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, pana Putina, są istotne utrudnienia w pozyskaniu pełnego materiału dowodowego przez polskie komisje badania wypadków lotniczych, jak też przez prokuraturę Rzeczpospolitej Polskiej. 10 kwietnia 2010 roku samolot odbywał lot wojskowy na podstawie rozkazu dowódcy 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Przyczyną katastrofy 10 kwietnia na Smoleńskiej był akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej na statek powietrzny Tu-154M z delegacją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym i bezspornym dowodem tej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem przez samolot wrzozy na działce doktora Bodina nad terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew, ani innych przeszkód mogących zagrozić samolotowi. Podkomisja precyzyjnie zidentyfikowała miejsce, czas i dźwięk eksplozji, która zniszczyła skrzydło
i zapoczątkowała katastrofę. Jej kontynuacją była następna eksplozja w Centropłacie kilkanaście metrów nad ziemią, która zniszczyła cały samolot i zabiła polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Bardzo proszę, następny slajd. Działania te poprzedzone zostały dwoma operacjami dezinformacyjnymi, wprowadzającymi chaos wśród kontrolerów lotu Federacji Rosyjskiej i utrudniającymi polskiej załodze odejście na zapasowe lotnisko w Witebsku. Chodzi o dokonaną przez Rosjan w ostatnim momencie i ukrytą przed polskimi pilotami zamianę lotnisk zapasowych z Witebska na Domodjedowo i Szeremietiewo, oddalone od Smoleńska o godzinę lotu, i obłędne sprowadzanie samolotu tak, by groziło mu uderzenie w ziemię. Trzeba podkreślić, że mimo tych działań rosyjskich polscy piloci już blisko 40 minut przed Smoleńskiem oświadczyli i przekazali to stronie rosyjskiej, że lądowanie nie będzie możliwe, a po minięciu 100 metrów nad lotniskiem podjęli decyzję o odejściu na drugi krąg. Potwierdzili to rosyjscy kontrolerzy i dyspozytorzy lotu Smoleńsk-Siewierny i Smoleńsk-Jużny, czyli Smoleńsk-Północny i Smoleńsk-Południowy, których komendy zostały zanotowane w relacjach rozmów z bliższego punktu startowego, zwanych w dokumentach wieżą. Oczywiście, jak państwo wiecie, wówczas na lotnisku Siewierny nie było wieży. Był budynek, no, rodzaj budy taki, który był używany jako punkt startowy. I tam właśnie zostało to jasno wtedy sformułowane przez kontrolerów lotu na temat tego, co dzieje się z samolotem. Cytuję, odszedł na drugi krąg i spadł. Wszystkie te wydarzenia zostały odnotowane w wiarygodnych i dostępnych wszystkim poprzednim komisjom dokumentach relacjonujących na bieżąco przebieg lotu. Były one ignorowane, ukrywane lub fałszowane przez poprzednie komisje, przez polityków i przez wielkie media, pragnące ukryć sprawców tragedii i oskarżające polskich pilotów, generała Andrzeja Błasika i prezydenta Lecha Kaczyńskiego o spowodowanie katastrofy. Trzeba sobie zdać sprawę, że żaden pilot, żadna załoga nie doprowadzi samolotu do lądowania lub odejścia na drugi krąg, kiedy w samolocie zostanie odstrzelone 5 metrów skrzydła i wybuch doprowadzi do rozerwania w powietrzu kadłuba na 65 tysięcy części. A tak właśnie stało się nad lotniskiem w Smoleńsku. Nad wrakowiskiem, na których te 65 tysięcy części zostało odnalezionych i zidentyfikowanych przez polskich archeologów. Załoga Topolewa wykonała prawidłowo wszystkie procedury i czynności podejścia do lotniska w Smoleńsku. Samolot zmienił swoje kąty pochylenia i kąty natarcia i zaczął odchodzić na drugi krąg. Potwierdzenie tych faktów zawarte jest nie tylko w dokumentach rosyjskich kontrolerów lotu, które przywoływałem, ale także w analizach rejestratorów pokazujących kolejne fazy lotu. Powtarzam raz jeszcze, w ostatnim momencie zostały zmienione kąty pochylenia i kąty natarcia i samolot zaczął odchodzić na drugi krąg. Materiały wskazujące na błędy załogi zostały w dużej części zmanipulowane. Dotyczy to zarówno zapisów w rejestratorach parametrów lotu, jak i zapisów w rejestratorze rozmów, tak zwanym CVR, gdzie stwierdzono liczne ślady ingerencji. Zostały one spreparowane dla potrzeb
zafałszowanych teorii o pancernej brzozie. Podkomisja dysponuje zeznaniami i relacjami świadków zdarzenia, będących w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, w tym przede wszystkim Rosjan. Wielu z nich słyszało eksplozję, zanim samolot uderzył w ziemię. Chcę powiedzieć, że podkomisja zgromadziła ponad 200 relacji świadków z tamtego wydarzenia. Wielu z nich, ponad 20, słyszało co najmniej dwie eksplozje. Widziało wybuch i widziało rozpad samolotu, zwłaszcza jego ogonowej części. Podkomisja w swoim raporcie oraz załącznikach przedstawiła szereg dowodów wskazujących na akt bezprawnej ingerencji na samolocie Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku.